Cześć, tu Kusin i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować lepsze menu. Między innymi mod dodaje to, że dodaje parę nowych guzików, że lepszy wygląd menu. Po pierwsze, jak wiemy, gdy wejdziemy sobie w jakiś świat, to teraz, żeby wejść na przykład w texture packi, musimy zapisywać ten świat i go w ogóle teraz zacząć zmieniać i tak dalej. No a to właśnie to jest to zmienione, że jak naciśniemy Escape, no to mamy tutaj parę nowych teraz rzeczy. Mamy text packs, achievements, stats, option, SP menu i MP menu. No i teraz tak, pierwsza to jest texture packs. Tutaj możemy sobie zmieniać od razu texture packi, nie wychodząc z gry. Tutaj następno to mamy achievementy, no to już jest znane, znacie z poprzednich wersji. Tu mamy stats, że możemy od razu wejść w staty, nie musimy tam wchodzić w te. No wiecie, o co chodzi. I tu mamy teraz od razu SP menu i MP menu. Tu jeżeli włączymy to, to możemy sobie od razu wybrać świat, nie musimy od razu nic zapisywać. Po prostu włączamy ten i już mamy następny świat. To jest taka ulepszona po prostu widoczność menu. A tu mamy multiplayer menu. No i tu mamy listę serwerów. Mój serwer. Na przykład wejdę sobie na mój serwer. To i teraz co jest najlepsze, będąc na moim serwerze, mamy tutaj zakładkę Reconnect. Po prostu klikając ją, restartuje nam się serwer. No, to jest taka przydatna, mała, krótka opcja. Tak, no to by było na tyle, bo to tylko taki wprowadzający mod. No i oczywiście z tego też możemy wejść od razu w jakiś single player. Nie musimy naciskać save i wyjście, tylko od razu wszystko nam się automatycznie zapisuje. Taka ułatwiająca program. No, trzymajcie się, cześć. Tak więc teraz wam pokażę, jak zainstalować tą modyfikację. Będą potrzebne dwa pliki, pobrany nasz mod i mod loader najnowszy. Otwieramy procent updata, gdzie mamy zapisany Minecraft, czyli procent app data. I otwieramy folder .minecraft. I dużo otworzy nam się folder .minecraft. Otwieramy folder bin. Potem przechodzimy do zakładkę Minecraft, znaczy folder Minecraft spakowany jar. Tutaj mamy teraz pliki. Usuwamy meta.inf, otwieramy mod loader. Łapiemy wszystkie pliki, przenosimy, puszczamy w tym miejscu, tak stwierdzamy, klikając OK. Otwieramy nasz mod, łapiemy wszystkie pliki, zaznaczamy Ctrl+A, też możemy to zrobić, przenosimy, puszczamy w tym miejscu, naciskamy OK. I zainstalowaliśmy modyfikację poprawnie. No, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.